Tadam! Tak, to się nagrywa. No dobra, zaczynamy, tak? Go, 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 go! Ej, w ogóle włączyłem nagrywanie i jednak gra mi zaczęła ten mulić. A to w mieście, to można wybaczyć. Okej, okay, mamy zamkniętą betę Dauntlessa. Taki pierwszy filmik, trochę nie po kolei w zasadzie te bossy robię. Więc Stormclawa nagram następnym razem, a teraz jak się uda, mam nadzieję. Robimy Niazagę. Niazaga? Nie, Najzaga. Tak to się nazywa. Najzaga, coś podobnego do Quillshota. Tylko nie napierdziela jak chore tymi kolcami z pleców. A woli poradzić to z piorunami. To jest kreci. Taki właśnie krecik, tak. Kretoszczur. On mi przypomina tego właśnie kretoszczura z Gothica. Ej, no to jest dobre porównanie, tylko tyle, że ma kolce. No. Ja bym go nazwał Sonikiem. Bo wali Sonikiem. Dobra, bo jeszcze nie było materiału z bety, to powiem tak. Co poprawili? Na pewno poprawili wydajność gry. Dużo lepiej, dużo płynniej chodzi. No ja potrzebuję tych skałek teraz, tych tu subgenów dużo. Naprawdę, 60 FPS-ów to jest non-stop. Szkoda, że za bardzo nie mogę tego wyrenderować na 60 FPS-ów na YouTube'a. Znowu nogi? Tak, tak. No ja bym był za nogami i ciałem chyba po prostu. No bez tego hajdu to ja mogę sobie... Ale w sumie hajd mogę sobie zawsze pójść na innego mosta czy coś. Nie no, to hajdy to wypadają ze wszystkiego praktycznie. Znaczy nie, one wypadają tylko z te 3 behemotów, czyli z tych właśnie. O, ale teraz poleciałem wysoko. Koza! Nie jest Dzięki. Koza, to jest ikul. Tak, a na polanie pasły się ikule. Nie pasły, pastwiły się. Jaftów? Nie to potrzebuję, coś innego. Pasiły się. Nie pasiły, tylko się pastwiły nad zwłokami nierozważnego podróżnika, czy tam obserwatora. Jakoś tak ta legenda szła sobie. Ale powiem ci, że taka okay. Czaka fajna, to tam grałeś, nie? Tylko, że no, tyle co tam oni chcą za nią, to ja bym nie dał, nie? Znaczy, ja natrafiłem jak była w promocji, tam była chyba 50 czy 70% taniej. Tam nie wiem za ile ją darowałem za parę funtów. 8 chyba, czy jakoś tak. Że to chyba tylko singla ma, nie? Tak, to ma tylko singla. Ale gra jest dobra. Szczególnie jak dostajesz po każdym bossie i po każdym jakimś evencie nowe karty i później je możesz do deku wrzucić. Fajna sprawa, podoba mi się to. Znaczy mi się podoba ten styl tego D&D tak naprawdę. Mhm. Ła. Dobra, gdzie to poleciało? Tam. Nie wiem, kto odbija, bo ja się tego nie tykam, ja za wolny jestem. Ja ciągle odbijam. No i nie odbiłem. No i tak odbiliście. A, mogłem nagrać poprzednią walkę na serio. Boże, fail. Dobra, trzeba te kolce porozwalać, bo one nas tu będą bombardować. Dobra. Będzie prąd. O Jezu, jaki to damage mi zadało. Zekor, weź mnie podnieść. Co za zekor? No patrz, bije go i nie patrzy na mnie, kupię. Ja cię podniosę. I chodź no, rozwalać kolce od razu. Tak, tak, tak. Dobra. Dobra. Nice. Jaki bóg! Znowu poskoczyłem i się zatrzymam na jego, tych, na jego plecach.
Nice. Uwaga! No! Szuruburbo robi znowu, będą tylko fajnie jeździ na tym brzuchu. Jak pingwiny na lodzie, bo pingwiny na lodzie też tak robią. Nie ma lodu! Wygląda jak rekin wtedy. Taki pingwin znowu. Jak foka. Ale mi przyfasolił, ojej. Tak, bo zaraz będzie ten prąd. O nie, znowu. Się na to nadziałem. Kurre! Spoilowaliście. No bo ten nagrywa, to dlatego się tak daje. Stresuje się. Nie no, przynajmniej odcinek nie będzie trwał 5 minut, tylko na przykład 15. No wszystko przez twoje wideo. Ale na odcinku zawsze jest tak samo, że się lami. Nieważne co byś nagrywał. Ta presja, kurde. Ola szkolce już poszedł se. A w którą stronę? Góry gdzieś. Ja tu rudy muszę znaleźć. Ty jesteś ruda, tak. O, tu jest ruda. Po drodze. Ruda blondyna. I to, tfu, i nie ta ruda. Tańczy jak szalona. Ruda blondyna, what? Ruda tańczy jak szalona, a tam koleś z kilofem napierdala. Kolejna? Co ty? Ile tam tego? Dobrze, biorę, dawaj już, chwilę. Ty kurzu, ale czemu żeś poszedł? Tu miałeś kurczę dużo rudy. Ja potrzebuję Infernal Flux. O ile rudy, wuhu, super. Ja to bierę, bierę wszystko. To jest dziwne. Dla mnie ten Tsungen to jest jak złoto teraz. No ja już się odbiłem z tym na szczęście, już mam chyba około 90. Dobra, biegnę do was. Tam już widzę walka wrze. A, się nawet wyleczę na tej szczelinie. O kur... O, coś mu pękło. Gumka od Majtek. Ha, ha, ha. Dobra, jest późno, starcie tych głupich sucharów, bo to nawet nie jest śmieszne. O tej godzinie już można. Nie, tak tego nikt nie ogląda, więc... Nic, ale można. Ja bym te kolce porozwalał, zaraz ktoś zginie. Nie prąd ogólnie. Leciał na jedno życie? Tak, leci. Może teraz odbiję. Odbiłem. Wow! O! A ja dostałem, kurde. No nie! A! Zniszczyłem, udało się! Dobrze, dobrze! Pięknie! Ale combo! Padło? Nie, myślałem. Kurde, jak ja lubię odpalać tego hamera na tych czterech ładunkach. Świetne po prostu. Mój dwie nogi poszły na raz w ogóle. W ogóle te nogi wszystkie ma tak zmasakrowane w tym momencie.
Lejdź spać. Razy dwa jeszcze, no. Wow. Ja chyba potrzebowałem te rage spajki. Ja nie wiem, mam ich tyle, nawet nie używam. Chyba, że to na wyższy poziom będą potrzebne. Cracking spine. Ale nogi nie. Cracking spine. A nie, jest, tam było chyba. Splintered spine to chyba było. Czy to nie wiem, czy to było to. Nie, to były pazurki, klowy. Olera, to nie wiem. S plus. Ale S plus, ładnie, tak czy siak. Tak czy siak nie było źle. No dwa. 9 minut, no, może być. Akurat na odcinek. Jakiś rarek chociaż, proszę. Pierdol. No, same legendy poleciały. Same legendy. Dobra, tyle z Niezagi. To jest teraz potworek, którego obecnie farmimy, bo fajny set z niego jest i fajne ma opcje. Kurde, Matero się nie wyłączył, bo ostatnio coś się zbugowało z tym Stormclawem, więc całe szczęście pójdzie to jutro na tubę, bo ludzie domagają się... No dobra, tak naprawdę nikt się nie domaga, ale... Ale moja duma się domaga, żebym nagrał to. Dobra, tyle. Cięcie.